Co przeważyło, że podjęliście decyzję, że jednak w tym marszu idziecie? Bo przecież kiedy został ogłoszony, mówiliście, że niekoniecznie chcecie tu być. Mówiliśmy niekoniecznie, bo mieliśmy inne plany. Ja dzisiaj za chwilę z tego marszu jadę do Leszna, Władek do Białej Podlaskiej. A to warto było zmienić plany? Warto było, znaczy ja byłem wczoraj w Lesznie, bo mieliśmy Radę Krajową. Przyjechałem tutaj i wracam do Leszna. Więc pojeździmy trochę po Polsce, ale trzeba szanować ludzi. I tych, którzy w Lesznie na nas czekają, i z którymi się umówiliśmy, i tych, którzy są dzisiaj tutaj. A pytał pan o ten wyzwalacz, o to, co sprawiło, o to, co było tym czymś. To była decyzja prezydenta Dudy, która doprowadziła do granic znanych nam do tej pory rusyfikację polskiego prawa. Absurdalna, zła decyzja, która sprawiła, że mimo, że się różnimy, my zawsze będziemy trzecią drogą, sprawiła, że musimy powiedzieć jasno, co do pewnych rzeczy zgadzamy się. Polska powinna być demokratycznym krajem, to jest Polska, nie Rosja.